Tak to w największym skrócie wyglądało, a teraz powiedz, droga Katarzyno, jak ta sytuacja wyglądała z twojej perspektywy. Ten człowiek wyszedł ci zza pleców, ale pierwsza też użyłaś słów o detonacji. Czy od razu zorientowałaś się, co on ma w ręku? Nie, właśnie ta sytuacja była dla mnie taka dziwna. Absolutnie się nie zorientowałam. Myślałam, że to jest jakiś żart, jakaś inscenizacja. No, myślałam, że ktoś po prostu no, w stanie nietrzeźwym chciał sobie zrobić kawał. No i stąd to moje pytanie, czy tak, w stylu takim zabawnym, tak, czy on zamierza tutaj coś zdetonować. Jeszcze po prostu nie traktowałam tego na poważnie, natomiast no już nie powiem, że gdzieś tam w sekundach przez głowę przelatywały mi różne myśli, że mogłoby na przykład dojść do jakiegoś nieszczęścia i uświadomiłam sobie to, że już jest po prostu jakaś poważniejsza sytuacja w momencie, gdy rzeczywiście policja już zaczęła tych ludzi odganiać od tego miejsca, tego pocisku i gdy zaczęli przychodzić saperzy, no, którzy po prostu no, chcieli w jakiś sposób zdetonować czy zabezpieczyć ten pocisk. Także z początku tak, nie zdawałam sobie sprawy z niebezpieczeństwa. To jest rzeczywiście taka sytuacja, którą można różnie interpretować. Ja byłem zaskoczony, kiedy na czacie wczoraj przeczytałem w tej naszej realizacji na żywo, jak niektórzy ludzie z tak zwanego ciepła swoich domowych pieleszy, z wygodnych kanap albo foteli pisali: banda tchórzy, jakiejś tam rurki się przestraszyła. Czy to była rurka, to zaraz o tym też będziemy mówić, ale fakt jest taki, że no, przyszedł facet, który mógł mieć w ręku bombę. Takie rzeczy działy się na Zachodzie, a tymczasem no, Polacy, nasi rodacy tam stali tak samo jak my, no może trochę zaskoczeni sytuacją, ale tak na dobrą sprawę, jakiejś takiej szczególnej reakcji nie było. Nie było przede wszystkim paniki. I właśnie wspomniałaś o swojej pierwszej myśli. Jestem bardzo ciekaw, co ci przyszło do głowy, gdy zdałaś sobie sprawę, że to może być bomba. Nie czułaś strachu? To znaczy, nie wiem, czy mogę tak o tym mówić, natomiast no, rzeczywiście, to znaczy lekki strach poczułam, chociaż myślę, że ciśnienie mi nie wzrosło. Natomiast wyobraziłam sobie w sekundzie ten krajobraz, że tak powiem w cudzysłowie, po tym wybuchu. No niestety, różne takie właśnie sytuacje nieraz mi przechodzą przez głowę. Wiesz, ja myślę, że inni ludzie też tak do tego podeszli. Z początku właśnie traktowaliśmy to jak, nie wiem, no jak jakiś kawał zrobiony przez kogoś, ponieważ ludzie nawet podchodzili, oglądali ten pocisk, tak? My Polacy w ogóle nie dowierzamy, że mogłoby nam się może cokolwiek stać, że ktoś czyha na nasze życie. Takie sytuacje ja oglądałam, tak jak i na pewno inni uczestnicy tego marszu, tylko na filmach amerykańskich. Także z początku myślę, że tak w ten sposób do tego podeszłam, że to jest sprawa jakaś błaha. Natomiast gdy już zaczęto blokować dojście do tego pocisku i blokować całe Śródmieście, to zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście skutki mogłyby być opłakane. I no przecież jest dużo osób, które nam dobrze nie życzą całej tej inicjatywie upamiętniania pomordowanych Polaków przez Ukraińców na dawnych polskich Kresach. Jest dużo takich osób. Mogą być to zarówno Polacy, jak i również sami Ukraińcy. Ja tylko się zastanawiam. Zastanawiam się, co by było w takiej sytuacji, gdyby to było spotkanie, załóżmy, rządzących w Polsce. Albo załóżmy, Ukraińców organizujących te swoje przemarsze na przykład w Przemyślu. Gdyby coś takiego pojawiło się, taki incydent powiedzmy, pojawił się na ich marszu w Przemyślu, na tej Panachydzie, przecież oni by to wydarzenie nagłośnili nie tylko na całą Polskę, to by zostało nagłośnione po prostu na cały świat, że im, Ukraińcom, dzieje się coś złego w tej złej Polsce. Dlatego też tak jak z początku myślałam, że jest to błahy incydent, tak teraz uważam, że no niestety
my musimy również nagłośnić ten temat z uwagi na to, że jakby nie było, nasze życie też może być zagrożone ze względu na to, że ten temat ukraińskiego ludobójstwa no, niestety nie jest pożądany w obecnych realiach. Obecna władza no, niestety zbyt dobrze nie traktuje tego tematu, a tym bardziej chce zakopać go i ukryć go pod dywan. Zdecydowanie masz rację. Ja myślę, że to nawet nie tyle też dotyczy Ukraińców, co gdyby podobna sytuacja miała miejsce na przykład na wiecu PiSu, to dziś byśmy czytali we wszystkich tygodnikach takich okołorządowych, że oto udaremniona próba bardzo groźnego zamachu, bardzo poważna sprawa, bomba i w ogóle zamach na prezesa czy premiera, ale służby wykazały się profesjonalnością, ruska agentura jak zwykle pokonana i tak dalej. No a my faktycznie wczoraj tak trochę przeszliśmy do porządku dziennego. Ja z jednej strony tak trochę się śmieję wewnętrznie z tego i tu muszę się z Państwem podzielić taką refleksją, że jak to kiedyś był ten żart o samochodach pułapkach w Polsce, że to nie ma sensu, bo zaraz by samochód ukradziono z ulicy. Dzisiaj trochę realia się zmieniły, ale faktycznie wyszedł facet, wziął do ręki jakiś pocisk, który no ewidentnie wyglądał jak jakiś ładunek wybuchowy i mówi, wiecie co to jest? A Polacy tak spojrzeli, no bomba, no i co? No, ale, no i tu ty, Kasiu, ze swoimi słynnymi słowami, jak dla mnie to już powinno przejść do legendy, że ale to co, będzie pan detonował czy co? W domyśle, czy możemy organizować dalej nasz wiec, czy będzie pan dalej przeszkadzał tą bombą? To jest z jednej strony śmieszne niezwykle i takie bohaterskie nawet z twojej strony, ale z drugiej strony zastanawiam się nad negatywną konsekwencją tego, że jesteśmy w kraju bez zamachów, że takie rzeczy się u nas, jak powiedziałaś, nie zdarzają. Wchodzi bezkarnie zupełnie człowiek, który no nawet na pierwszy rzut oka wygląda jak jakiś wariat, bardzo dziwnie ubrany, dziwnie się zachowujący i nikt nie reaguje. Tam ludzie mieli pretensje do policji, ale nikt z uczestników zgromadzenia w ogóle go nie wychwycił. Facet podszedł do organizatorów, do ludzi, którzy tam przemawiali, do ciebie, stanął 10 centymetrów od ciebie, trzymając w ręku ładunek wybuchowy i nic, nie ma problemu, wszyscy to zbagatelizowali. Czy twoim zdaniem właśnie taka sytuacja, że właśnie nie traktujemy na poważnie takich różnych incydentów, może przyczynić się kiedyś do bardzo poważnych konsekwencji? No i mam tu na myśli oczywiście zamach, w którym będą ofiary, bo ludzie właśnie bagatelizują takie rzeczy. To znaczy tak, takie nasze podejście właśnie bagatelizujące jest jak najbardziej niebezpieczne i myślę już właśnie o urządzaniu następnych jakichś takich wydarzeń. No musimy podejść bardziej, przyłożyć się bardziej do tej ochrony, do ochrony marszu. Tutaj może rzeczywiście, gdyby była jakaś liczniejsza ochrona marszu, może ci ludzie by zwrócili uwagę na tego człowieka. Ale to nic straconego, na błędach się uczymy i w tej chwili mamy jakąś tam nauczkę, że trzeba po prostu bardziej się przyglądać ludziom. Troszeczkę rzeczywiście policja zawiodła, bo oni tak naprawdę to nie wiadomo po co oni tam byli, czy po prostu oni chyba tam byli tylko dlatego, żeby nas wyłapywać w razie jakichś ekscesów z naszej strony, natomiast marsz był spokojny. Myśmy tylko czcili ofiary pomordowane przez Ukraińców. No niestety, miejmy nadzieję, że następne wydarzenia, które będą przez nas organizowane, będą lepiej tak zorganizowane pod względem ochrony. Bo to rzeczywiście może się dla nas w przyszłości skończyć tragicznie. A powiedz proszę, co jesteś w stanie powiedzieć o tym mężczyźnie, bo ja w relacji stwierdziłem, że to Ukrainiec, bo wydawało mi się, że zaciągał słowa, że no przeciągał niektóre głoski. Nie brałem jednak pod uwagę tego, że może być pod wpływem jakichś środków odurzających i to przecież też mogło wpłynąć na jego język. A ty jak go odebrałaś? Kto to mógł być według ciebie? To znaczy, no szczerze mówiąc, ja tylko słyszałam to jego pytanie, co to jest? Coś w tym stylu, tak? Jak trzymał jeszcze ten pocisk w ręce.
i zapytał się, co to jest. Szczerze mówiąc, nie miałam takich myśli w głowie, że jest to Ukrainiec. Później sobie zastanawiałam się nad tym człowiekiem, tak pomyślałam sobie, że na pewno jest to osoba wykorzystana do tej prowokacji. Myślę, że on raczej nie miał nawet siły, żeby wczoraj myśleć nad tym incydentem. Może nawet nie dotarło do niego to, co on zrobił. Ja podejrzewam, że to była osoba, którą ktoś wykorzystał do tego celu, aby rozbić, rozgromić po prostu ten nasz marsz, który i tak już się kończył, także on się bardzo udał, ten marsz. No niestety w niewłaściwym czasie zrobiono tą prowokację, ale myślę, że to był człowiek tylko użyty przez kogoś, i tutaj jest pytanie, przez kogo, do tego, aby no, zakłócić nam tą całą uroczystość. Ja tutaj muszę zdementować swoje własne słowa, bo na tej relacji, jak powiedziałem, mówię, że to prawdopodobnie jest Ukrainiec. Byłem niemal pewien, że kiedy on mówił, ja stąd wychodzę, to ja słyszałem tak jakby charakterystyczne zaśpiewy wschodnie, jakby mówił, że ja stąd wychodzę, coś takiego, ale to nieprawda. Proszę Państwa, dementuję swoje własne słowa. On prawdopodobnie był pod wpływem jakiejś używki. Nie sądzę, żeby to był alkohol. Może to jakieś narkotyki były, ale to no, tak z dużym prawdopodobieństwem nie był Ukrainiec, bo jednak ten jego język na to nie wskazywał, ale jak sama Kasiu powiedziałaś, to, że on nie był Ukraińcem, nie znaczy, że to mogło nie być zorganizowane przez jakieś środowisko ukraińskie. Wiele osób tu zwraca uwagę na przykład na jego ubiór. Myślisz, że taki czerwono-czarny strój to przypadek, czy może właśnie chodziło o powiązanie z banderowskim sztandarem? Powiem ci, że ja nawet nie zwróciłam uwagi na jego strój. Szczerze mówiąc, ja nawet nie oglądałam tego filmiku już później, po tym zdarzeniu. Ja zwróciłam uwagę tylko na to, że no wyglądał jak po prostu hippies, tak? I myślę, że był pod wpływem jakichś tam środków odurzających. To mi zwróciło. Nie zastanawiałam się nad jego ubiorem, zwróciłam tylko uwagę i byłam pewna tego, że na pewno nie on zorganizował tą prowokację, tylko to człowiek, którego wykorzystali, nie? Ze względu na jego ułomność. Możliwe, że to był jakiś narkoman, którego. No, narkomana można łatwo przecież przekupić, tak, żeby zrobił jakąś głupotę za odpowiednią kasę, czy na przykład ten dany narkotyk. Także nawet nie podchodziłam, nawet nie wiem, że on był w ten sposób ubrany. Muszę się przyjrzeć po programie, przyjrzę się jemu. Nie, no to pozwól, słuchaj, ja teraz wykorzystałbym fakt, że nie tylko jakby przeprowadzam z tobą wywiad, ale sam stałem no, parę praktycznie centymetrów od ciebie w tej sytuacji. Też byłem naocznym świadkiem, to może wspólnie się zastanówmy, jakie były możliwości, bo on miał na sobie taką czerwoną kamizelkę i czarne spodnie, ale na tej kamizelce był jeszcze jeden ważny akcent. On miał wpięty w kamizelkę no, taki symbol orła białego, tak jakby nasze godło. I ja sobie pomyślałem po wszystkim, jak już trochę przetrawiłem tę sytuację, że z jednej strony mamy czytelny sygnał, że to robią banderowcy, bo no, trudno mi uwierzyć w aż taki przypadek. Ja rozumiem, że to mogło się zdarzyć, że czerwień i czerń to nie jest aż tak niemożliwe, żeby ktoś tego nie założył, ale w tej kolejności właśnie, że u góry czerwień, na dole czerń, dokładnie tak jak ta kozacka, banderowska flaga później. No i ten symbol orła białego, który z jednej strony miał pokazywać, hej, to nie jest Ukrainiec, to jest jeden z waszych, bo miał wpięte w klapie tam orła białego, ale z drugiej strony ci, co mają wiedzieć, czyli my, ci, którzy pamiętają o Wołyniu, bo podejrzewam, że Polacy nie rozszyfrowaliby tych barw. Tylko ludzie, którzy wiedzą o Wołyniu, znają historię ON i UPA, jakby zwracają uwagę na te barwy. Nawet tutaj jeden z naszych widzów, przepraszam cię, bo to naprawdę myślę, że raczej komiczne, ale zwróć uwagę na fotel, na którym siedzisz, że też jest czarno-czerwony. Ja sam taki mam, proszę Państwa, nie tutaj, ale w domu. Takie są najczęściej barwy tych gamerskich. Zakamuflowana opcja. Tak, taki. Czerwono-czarny to jest popularny kolor akurat, jeśli chodzi o różne gamerskie akcesoria i komputerowe takie dla graczy, więc przyznaję się bez bicia, też taki mam, ale to tutaj akurat to jest przypadek. Natomiast w przestrzeni publicznej, w nasze zgromadzenie, czyli tych ludzi, którzy upamiętniają Wołyń, wchodzi człowiek ubrany na czerwono-czarno
I tak jak mówię, bo jakby cały ten mój długi wywód sprowadza się do tego, czy też tak sobie to możesz wyobrażać, czy też podzielasz jakby moje zdanie, że z jednej strony gość ma wpiętego orzełka polskiego, żeby służbom i wszystkim mediom sugerować, to nie Ukrainiec, to absolutnie nie jest Ukrainiec, to jest od was człowiek, ale z drugiej strony ci, co mają wiedzieć, kto tu sygnał wysyła, to wiedzą, że jest czerwono-czarny ubiór i że to może być takie ostrzeżenie. Ja to tak odczytuję, ciekaw jestem twojej refleksji w tej sprawie. Dokładnie, Piotrze, zgadzam się z tobą. W tej chwili spojrzałam na tego gościa, rzeczywiście ubiór czerwono-czarny, tak. Nie widziałam akurat, bo to było malutkie zdjęcie, czy ma rzeczywiście tego wpiętego, ale wierzę ci, oczywiście wierzę ci na słowo. I powiem w ten sposób. I podam przykład z zespołem NA. Poza tym nawiążę również do dekalogu ukraińskiego szowinisty. Podstępem będziesz zdobywał wroga swego, proszę państwa. Oni są cwani, oni są cwańsi od nas. Dokładnie, robią z nas głupców. Rzeczywiście mogła być tutaj taka prowokacja i oni tą prowokacją również się śmieją z nas. Dokładnie, czerwono-czarny ubiór gościa rzeczywiście nawiązuje do barw banderowskich, a jednocześnie dokładnie orzełek, tak, czyli barwy polskie, sugerujące i robiące z nas wariatów, bo jeżeli my na przykład będziemy mówić, ale on był ubrany na czerwono-czarno, to na pewno jakiś banderowiec, nie? Ale co wy mówicie, wy jak zwykle wszędzie widzicie tych banderowców, Ukraińców i tak dalej, to był polski patriota. Tak samo z zespołem NA. To jest wiadomo, że oni robią prowokacje z koncertu na koncert. Świadczą o tym ich ubiory czerwono-czarne, nie wiem, czarny ubiór z czerwonymi kropeczkami i tak dalej. Wyszła sobie Biedronka, ale niestety w podświadomości to jest Biedronka banderowska. Natomiast jak najbardziej odżegnują się od tego ludobójcy Petro Olejnyka, twierdzą, że zespół NA nawiązuje do Eneidy i tak dalej, do tej powieści ukraińskiej. Jestem pewna dokładnie, że może to być prowokacja ukraińska, tak.